farmaceutyczna jakość produktów. Sprawdź na realfarm.eu/pharmacy. Strongman to nie jest sport, ja mogę bardziej powiedzieć, że to jest show, ale strongman to jest też styl życia. To jest jakiś sposób na życie. Wiadomo, to jest praca i to ciężka praca. My musimy być podporządkowani pod pewien rygor. Rygor treningowy, rygor żywieniowy. Może żywieniowy nie aż tak jak kulturyści, ale wiadomo, no strongman musi przyjąć tych kalorii troszkę. Strongman to nie jest trening, jakby tak powiedzieć, znormalizowany. Że dzisiaj idę i robię na przykład to na tym sprzęcie i na tym sprzęcie ja będę robił to całe życie. Strongman to jest szereg dyscyplin, to jest nawet niezbadana ilość dyscyplin ze względu na to, że można wymyślać coraz to nowe. Tak w tym roku na przykład na Arnoldzie wymyślili ten Conan Wheel do pchania. Można wymyślić wszystko, co się chce, bez względu na to, czy ktoś to zaakceptuje, czy nie. Jeśli są ludzie, którzy chcą to dźwigać i to robić, to można robić i to będzie żyło. Strongman to jest jakby taka próba dla samego siebie, czy ja to wytrzymam, ten rygor treningowy. Ja nie będę strongmanem 2 lata, 3 lata, ja będę już strongmanem do końca życia. Może nie będę aktywnym, ale ja dalej będę coś dźwigał, coś robił, w czymś uczestniczył, starał się sędziować, przygotować jakieś zawody, coś w tym stylu robić. No i co? No i ktoś powie, a na stare lata co? A na stare lata to ja powiem tej osobie, że będę miał piękne wspomnienia z młodości. Nazywam się Krzysztof Radzikowski, mam 37 lat, od 15 lat startuję w zawodach strongman. Znajdujemy się w Głownie, na siłowni, na której stawiałem pierwsze kroki. Jest to siłownia, nazwie TKKF Expandor Głowno, miejska siłownia, o którą dbają tutaj, mogę tak powiedzieć, bardzo fajni ludzie. Bez nich ta siłownia by nie istniała. Sprzęt tutaj albo coś robimy swoimi siłami, coś jest zakupione, coś jest wiadomo. To jest siłownia taka typowa, stara siłownia, na którą mogą przyjść faceci. To nie jest fitness klubik, to nie jest jakiś tam nowoczesny sprzęt i tak dalej, aczkolwiek można tutaj naprawdę, naprawdę fajnie potrenować. Nie tak jak co niektórzy teraz twierdzą, że żeby iść na siłownię, no to musi być rewia mody, tak? No tutaj to nie jest takie miejsce, aczkolwiek ma to miejsce swój klimat. Na tej siłowni stawiam pierwsze kroki i tak tutaj nawet można zobaczyć, co mam jeszcze dziury niezalepione. Wiadomo, teraz są jakieś plany zrobienia tutaj pomostu w tym miejscu. Aczkolwiek na razie to jest taka prowizorka. Dziury zrobiłem ja martwym ciągiem. Zaczynałem go na ziemi. Wiadomo, beton skruszał, się zaczynało zapadać. Kładłem gumy, później te gumy się wbijały w ten beton. No i teraz jest już któraś tam nasta warstw gum. I zrobiony taki mini podest. No i co, no można tutaj w tym miejscu martwy ciąg robić, tak? Tutaj też była taka jedna wielka, duża dziura, jest przykryta gumami. Tutaj trenowałem hantla przed Arnoldem, też się wszystko zapadło. No i mówię, to jest wszystko do wybrania. Wiem, że są plany zrobienia pomostu tutaj w tym miejscu. Dużo osób się mnie pyta właśnie w związku z tym, jak Konrad znalazł się w treningach ze mną, jak jego osoba znalazła się w strongmanie. A tutaj trenowałem martwy ciąg. Szwagier Dominika, który jest ze mną w jednym z programów, zadzwonił do mnie i powiedział, ty, mówi, Kaczor, jest taki chłopak w Łowiczu, on też silny, chciałby w strongmanach wystartować, czy mógłby przyjechać na trening do ciebie? Ja tam nikomu nigdy żelastwa nie żałowałem. Mówię, to dawaj go przyjedź, no nie? Przyjechał z nim w czwartek, akurat w czwartek robiłem wtedy plecy, czy piątek, już nie pamiętam. Wiem, że robiłem plecy, martwe ciągi. No i mówię, chodź, potrenujemy. Mówię, co wczoraj robiłeś?
On mówi coś tam, plecy, no nie? Ja mówię, no bo ja dzisiaj robię plecy. No to ja wczoraj robiłem arcyciąg. Ja mówię, dobra, nie płacz, że robiłeś wczoraj, to dzisiaj zrobisz jeszcze raz, nie? No i ja pamiętam, że ja robiłem na maksa jakoś tak, ja skończyłem na 400, a ten chłopak, właśnie Konrad, miał rekord w martwym ciągu 270, a przy mnie pociągnął 280. I tak się zaczęła jakaś tam nasze koleżeństwo, nasza współpraca, zaczął do mnie przyjeżdżać na treningi, zaczęliśmy sobie wzajemnie na nich pomagać. Wiadomo, trenować z kimś też się lepiej trenuje, można z kimś pogadać, pośmiać się, pożartować, nie wiem, jeden drugiego może przeasekurować, coś pomóc, podać jakiś krążek, ciężar i tak dalej, i tak dalej. No i tak to się zaczęło i Konrad trenuje do tej pory ze mną. No, zaczęło mu iść nawet w tych startach, z czego się bardzo cieszę, robi jakieś tam swoje wyniki, swoje rekordy poprawia. No i mam nadzieję, że powoli w tej hierarchii będzie się piął w górę, ma dopiero 22 czy 23 lata. Także cała kariera jest przed nim, no. Co on z tym zrobi, to już jest tylko i wyłącznie w jego rękach. Będzie się słuchał tak jak do tej pory, będzie szedł w górę dalej, no. Teraz był czwarty na Arnoldzie. Bardzo dobry wynik, moim zdaniem. W tamtym roku drugi na takich mistrzostwach świata do lat 23, też super osiągnięcie. No i już powoli zaczyna w Polsce tam coś tych starych wyjadaczy kąsać pomału w zawodach. No. Jeszcze nie udało mu się chyba wygrać żadnych zawodów, ale już tam parę razy na pudle był, jak tam na swój pierwszy czy drugi sezon taki startowy z poważnymi ludźmi, gdzie naprawdę dużo startów zaliczył w tamtym roku, także no to już coś się dzieje. No. Trening typowy na trening Strongman jeszcze do Łodzi. Na siłownię Verasport, na którą serdecznie zapraszam. Bardzo fajny obiekt, super. Uważam, że chyba jeden z najlepszych w Łodzi. Tam mam cały sprzęt Strongman, tam mam kule, opony, walizki, belki, aksle, no i te różne takie typowo strongmanowskie rzeczy. No i tam jeżdżę regularnie raz w tygodniu, czasami dwa mi się zdarzy. No i co, no a resztę trenuję tutaj. Trening... zależy od tego, co trenuję. Zajmuje mi od godziny do nawet 2,5 czasami, jak jestem w Łodzi. Wiadomo, trening na sprzęcie Strongman to jest zupełnie coś innego niż trening tutaj. Jak tutaj przyjść, zrobić sobie klatkę fajnie, kulturystycznie, a tam no, trzeba jechać się naprzewalać tego ciężaru. To jest naprawdę wylewać wiadro potu, więc jak ktoś sobie myśli, że Strongman to jest takie coś, że iść coś tam wziąć i być silnym, to wcale tak nie jest, no. Także mówię, no, z treningami to jest 5 razy w tygodniu, plus do tego jakaś odnowa biologiczna, plus do tego jakieś sauny, baseny, masaże. Ciężki kawałek chleba, naprawdę. Mam 187 cm wzrostu, ważę około 150 kg na chwilę obecną. Rekordy, dużo osób się pytało o rekordy. Tutaj na zwykłej sztandze 430 martwy ciąg, przysiad 400, aczkolwiek martwy to już był maks, przysiad, no to nie był maks, ale więcej nigdy nie zakładałem. No i na klatkę kiedyś tam wycisnąłem 300 kilo, aczkolwiek po kontuzji ręki, po tym co tutaj widać, tu mam włożony taki gwóźdź tytanowy odtąd dotąd, skręcony na śruby. Jak rozerwałem kość przy 220 kilo, wyciskając na klatkę, tak mam wyciskanie na klatkę wybite z głowy i wyciskam ciężarami nie większymi jak 150 kilo, tam po 15, po ileś razy sobie w serii i to mi w zupełności wystarczy. Nawet czasami lubię się pobawić wyciskanie stówą na ilość powtórzeń. Doszedłem chyba do 65, 66 razy stówką i uważam, że to mi w zupełności wystarczy. W strongmanie jakoś ta klata nie jest potrzebna. Bardziej skupiamy się na wyciskaniu na barki niż na klatę. Wiadomo, no, klata no, to tylko tak było, jak byłem młody gówniarz dla swojego widzimisię, a teraz no, to już mówię, to już tak mam wybite z głowy. Wiadomo, no, jak to w życiu bywa i w sporcie. Były też chwile radosne, coś się wygrało. Były chwile jakieś tam grozy, tak, była jakaś kontuzja, to się urwało, ale były też chwile zwątpienia. I takie chwile zwątpienia pamiętam, jak dzisiaj miałem w 2010 roku, gdzie po jednych z zawodów w Polsce spadła mi beczka na palec, przygniotła mi palec. Rozlazły się wszystkie szwy, nie rozlazły się szwy, tylko
oderwało, tak jak było puszek, tak? Musiałem jechać do lekarza. Lekarz musiał to zeszyć, założył mi na tym palcu, miałem 11 szwów dookoła palca, na tym chyba ze 3. A za 2 tygodnie byłem zaproszony na Mistrzostwa Europy. Na te Mistrzostwa Europy poleciałem do Londynu. No i co? No i myślałem, że wszystko będzie fajnie, pięknie, ale wiadomo, w 2 tygodnie to się nie zrośnie. Uścisku nie było. Może się zrosło, ale nie w ten sposób, taki jaki chciałem. Uścisku nie było. No i to tak poleciałem i po drugiej konkurencji już się tak naprawdę musiałem wycofać, bo nie byłem w stanie nic zrobić. No i co? Wtedy tak sobie siedziałem po tych zawodach, pamiętam jak dzisiaj. I myślałem, co tu robić dalej? Guzik na nich zarobiłem. Guzik zarobię, boli mnie to. To był też okres czasu, gdzie pamiętam też poleciałem na Mohegan Sun jakiś miesiąc wcześniej, przyleciałem z naderwanym przyczepem w kolanie, też nic nie zarobiłem, a tylko dołożyłem do tego wyjazdu, bo wiadomo, jakieś tam jedzenie, coś, jakieś wydatki, coś tam człowiek poniósł, czy przygotowania do takich zawodów. Też były plecy, no i tak sobie siedziałem i mówię, kurczę, mam te wszystkie prawa jazdy porobione. Tiry, nie tiry, przyczepy, naczepy i tak dalej. Czy nie lepiej do roboty iść? I sobie trenować tak w miarę dla siebie. No i tak parę dni musiałem posiedzieć, przemyśleć nad tym wszystkim. No ale jednak zwyciężyło to, co lubię robić, tak? Ale mówię, nie kontuzje były chwilą zwątpienia, bo z kontuzji to ja wiedziałem, że się wyliżę, że ja do tego sportu wrócę, bo to już były na takim etapie, gdzie tam wiedziałem, że ktoś na mnie czeka. A tutaj wtedy było, może to nie była jakaś poważna kontuzja, ale tu ja wiedziałem, że to był taki rok, gdzie w Polsce wtedy nie za dużo się działo. Myśmy nie byli nigdzie zapraszani tak naprawdę. I byłem w jednej wielkiej, ciemnej, każdy wie gdzie, bez perspektywy na start i jeszcze bez perspektywy na jakiekolwiek zaproszenie, gdziekolwiek. No ponieważ za ciekawie się nie pokazałem ze względu na jakąś tam kontuzję. No i wtedy tak siedziałem, naprawdę miałem takie, to były takie ciężkie 2 tygodnie i nie chciałem się nawet przyjść trenować, tylko mówię, pierdziele, idę do roboty. Urwana głowa długa bicepsa, rozerwana kość, tędy był wkładany gwóźdź tytanowy, jest dotąd gdzieś, tu jest skręcony na śruby, tutaj jest do tej urwanej głowy bicepsa i to właśnie przez tą urwaną głowę, przez moją głupotę, może tak powiedzieć, nie przez urwaną głowę, tylko przez moją głupotę, lekarz powiedział, że trzeba odpocząć, no a ja odpoczywałem zamiast tyle, co mi zalecił, czyli około 2 miesięcy, odpoczywałem 2 tygodnie, no i ten zaczep, który był w tej kości, tak się ruszał, że w końcu tą kość tak uszkodził, że przy wyciskaniu ona nie wytrzymała, pękła. Aczkolwiek lekarze do tej pory, co ich widzę, mówią, że byli w szoku, że nie wytrzymała kość, a wytrzymały mięśnie, że ta kość bokiem nigdzie nie wyszła. No. Ale pamiętam, że jak to się stało, jak zszedłem z ławki i chciałem tak podnieść rękę do góry, ręka podniosła się tylko dotąd, a to tak wisiało. Pamiętam, że złapałem tą rękę tak, usiadłem tam na ławce i próbowałem wybrać telefon, numer telefonu do mojego lekarza, którego mam zapisanego w kontaktach, a uwierzcie mi, że byłem w takim szoku, że nie wiedziałem, jak go znaleźć. Nie wiedziałem, jak ten numer wybrać, nie wiedziałem, jak go znaleźć. Tak mi się trzęsła ręka i nie wiedziałem, jak wybrać numer telefonu w telefonie. Także no, to naprawdę, jak ktoś nie był w takim... A tak jak ktoś tam mówi, pewnie bolało. Nie bolało nic. Byłem w ciężkim szoku i nie potrafiłem wybrać numeru telefonu. No. Tutaj urwany biceps. Urwany triceps, aczkolwiek jest wszystko poprzyszywane, to już nie puści, także no trochę tych kontuzji było, wiadomo, ale to jest właśnie sport. No. Teraz można sobie odpowiedzieć, czy sport to jest samo zdrowie. Wiadomo, zależy jaki sport, zależy co się robi, no ale jak ktoś kocha to, co robi, to bez względu na to, czy coś się stanie, czy się nie stanie, to będzie robił dalej, tak? No a teraz jesteśmy u mnie w domu, pokażę wam troszkę tego, co osiągnąłem. Nie mam tutaj wszystkiego, niestety większość stoi u mojej mamy. Tam stoi duża liczba pucharów, troszkę pucharów oddałem na siłownię, troszkę tam, wiadomo, w celach charytatywnych, coś tam się komuś dało. No mogę powiedzieć, co tutaj mam w domu, tak? Kurczę, no, sam muszę najpierw popatrzeć, co jest skąd. To srebrne, wicemistrzostwa Europy, brązowy medal na Mistrzostwach Europy. FIBO, Puchar Świata, pierwsze miejsca, tam taki pas jest Strongman Champions League,
Ogólnie miałem dwa takie pasy, to jest za zdobycie Pucharu Świata w klasyfikacji ogólnej. Jeden oddałem na cel charytatywny dla takiej chorej tutaj mieszkanki Głowna. Został zlicytowany tam za dość dobrą sumę pieniążków na jej leczenie. Jeszcze miałem trzeci Giants Life'a, też oddałem na cel charytatywny dla takiej dziewczynki z nadmorza. Też fajnie udało się fajną sumę pieniędzy zebrać. No wiadomo, tutaj są Puchary Świata, tak, tutaj za Kanadę, Rosja, tu widzę Norwegia. No jest przekrój całego świata, Litwa, tak, tutaj mamy takie zawody serii Arnold Classic, drugie miejsce Australia, takich medali miałem dwa, 2015 i 2016 rok. Ten jest, nie pamiętam z którego ten jest, 2015 chyba, z 2014 też gdzieś komuś oddałem. Drugie miejsce w Brazylii na Arnoldzie, kolejne drugie miejsce w Brazylii na Arnoldzie. Trzecie miejsce w Brazylii na Arnoldzie, tutaj Strongman Champions League Zambii pierwsze miejsce, Strongman Champions League w Polsce trzecie miejsce. Tutaj też zawody Arnold Classic Australia, o, z tamtego roku drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej, Puchar Świata, także naprawdę, naprawdę tego jest. Mogę się pochwalić, teraz dużo ludzi się mnie pyta o te miecze, skąd to jest, co to jest i tak dalej. Ten dostałem od samego Arnolda, nie będę go brał w ręce, bo jak go wezmę w ręce, to później ustawić to wszystko, żeby to tak stało z powrotem, to jest naprawdę bardzo ciężko. Tamten jest, a tamte dwa są z Finlandii. Z Finlandii powiem wam, Ilka Kinnunen robi bardzo fajne zawody i nie daje takich pucharów jak każdy, że daje puchar. To właśnie takie fajne coś, żeby się zapamiętało, tutaj są miecze. Tutaj jeszcze mamy z tamtego roku, z mroźnej Norwegii, taki toporek Wikinga. No jest, no jakby ktoś wjechał na chatę, to jest się czym bronić, no. Tutaj mamy jeszcze kolejny. Startowałem kiedyś w takich fajnych zawodach Highland Games, w Mistrzostwach Polski. Sebastian Wenta mnie zaprosił i to jest właśnie ta taka pamiątka. Mistrzostwa Polski Highland Games, to są te rzuty. Takimi rzeczami także mówię. No, kolejna fajna taka ciekawa pamiątka. No. Jest. A tutaj chodźcie, o, tam jeszcze zdjęcie z Arnoldem. Słuchajcie, naprawdę jest tego multum, jak mogę zawsze komuś pomóc, oddaję na cele charytatywne, ja wszystko mam tutaj w głowie, pamiętam gdzie, co, za co było, to jest tylko rzecz, jakaś tam pamiątka, jak komuś można pomóc, bardzo chętnie, nie ma sprawy. Tutaj jeszcze mam parę zdjęć z takich moich pierwszych zawodów, tutaj zdjęcie z moich pierwszych zawodów Strongman z Jarkiem Dymkiem, 23 lata miałem Mistrzostwa Polski do lat 23. No wtedy przywitać się z tym gościem to było dla mnie wow. Wygrałem te zawody chyba na 6 konkurencji w finale. Byłem 4 wygrałem, raz drugi i raz trzeci. Pamiętam tylko, że byłem taki trochę zesrany, bo były dwie konkurencje eliminacyjne. No i w konkurencji eliminacyjnej Jarek z chłopakami ustalał ciężary. No i tam kilku stało, ja to byłem zielony, to był mój pierwszy start. Wiedziałem, co trzeba robić, a kilku chłopaków było tam, krzyczało, że jest. Ja jestem po zawodach zagranicznych, ja po międzynarodowych, ja startowałem tu, tam. Ja sobie tak myślę, ja pierdolę, ten po zawodach, ten za granicą był, co ja tu robię, nie? No ale później ten, co był po zawodach, to chyba faktycznie te zawody miał pół godziny wcześniej, bo nie nadawał się do niczego. To taki żart. Tutaj z Arnolda, 2013 rok, Brian Thor i ja, pierwszy Arnold Classic, jeszcze wtedy nie na Amerykę Południową, to nie São Paulo, tylko w Rio de Janeiro. Tu fajna pamiątka, 2000, który to był rok? 7, Skierniewice bodajże. Takie zdjęcie sobie zrobiłem, ta kulka tam coś około 140 kg ważyła. O, tu jest cukierek. 99 albo 2000 rok. Moja waga 93 kilo. Ciężar paka 60. Rekord poszedł. Drugie miejsce zająłem, wygrałem puszkę kreatyny. Wtedy pierwszy raz jadłem kreatynę, myślałem, że mnie po tej kreatynie rozerwie. Skoczyłem od razu po miesiącu ze 160 na 170 i później w kreatynę dowierzyłem jak wow,
a jeszcze jak do tego wtedy na tamte czasy, jak reklamowali w tych gazetach kulturystycznych, że kreatyna z HMB robi cuda, to mówię, Boże, jak kupię to HMB, to chyba się w drzwi nie zmieszczę. O, to są właśnie te zawody pierwsze do lat 23, które wygrałem. Taka fajna pamiątka, ten puchar stoi u moich rodziców cały czas. To jest 2013 rok. Moje pierwsze zawody na Arnoldzie w Ohio, na głównej scenie. Pierwszy start tam byłem czwarty. Tak jak mówię, nie wywalczyłem startu żadnymi eliminacjami ani nic. Po prostu wtedy zostałem tam zaproszony. Czwarte miejsce. Bardzo dobrze wspominam te zawody. No i cała ekipa Polski, tak? Tutaj amatorzy. Piotrek Kwiatkowski wtedy był z nami jako organizator, Robert Nemś, a tu jest Andrzej Jawajeworski z Nowego Jorku, który robił nam zdjęcia, Polak, który mieszka w Nowym Jorku, przesympatyczny gość. Tutaj mówię, zrobiliśmy sobie zdjęcie z całą ekipą. Po finale Arnolda Amatorów, to z Łużników w Rosji, 2012 rok, wygrałem zawody w Rosji na Łużnikach. Troszkę tak jestem zawiedziony, że tych zawodów już nie ma. Bardzo dobra organizacja w Rosji, bardzo dobry sprzęt, naprawdę dbali o zawodnika, no i przepiękna Moskwa. Także szkoda, że już te zawody nie są tam organizowane. O, tu mówię, tu jeszcze cała kapela, Jerry Pritchett, Mark Felix, Torbjörnsson, Haftor, Brian Shaw, Mike Berg. No i ja tutaj taki najmniejszy, ale trzeci. Nie, najmniejszy Arnold na zdjęciu, ale ja byłem trzeci na tych zawodach. No tutaj top 3 z Arnoldem. Wtedy pierwszy raz widziałem Rio. Brazylia, powiem wam, przepiękny kraj. No i to moje trzecie spotkanie z Arnoldem. Przyszedł do nas, pogadał z nami. Także naprawdę jest to wspominać. I no co, no kawał życia. Są wspomnienia, tak? Słuchajcie, dostaję nieraz często pytanie, bo to ja już nie mam 18 czy 20 lat. Jak w ogóle zaczęło się, jak potoczyło się to, że ja zostałem strongmanem? Otóż pewnego pięknego dnia włączyłem sobie TVN. Miałem wtedy, nie pamiętam, 20, 21 lat. I zobaczyłem jakieś tam zmagania kilku chłopów gdzieś na rynku. Nie pamiętam dokładnie gdzie, pamiętam, że to jakiś rynek był, kostka granitowa. I była jakaś taka konkurencja, no, że tak powiem, stawianie pala. Czyli podchodzili pod taką rurę i ciągnęli w górę taką wielką rurę do samego pionu. Ja tak pierwszy popatrzyłem, mówię, nie wiem, co to jest, o co chodzi, ale mówię, a zobaczę, kto wygra. Mówię, może to jakieś jednorazowe, może to jakaś reklama w telewizji, może coś. Nie wiedziałem, że są takie zawody siłaczy i tak dalej. I pamiętam tylko, że wygrał to Jarek Dymek. I od tamtej pory mu bardzo kibicowałem w tych zawodach, oglądałem je co tydzień. I tak sobie z początku myślałem, że a, to fajny sport i tak dalej, że chodziłem na siłownię. No wiadomo, no, z kulturysty ze mnie to żadnego by nie było, bo diety, suplementy i tak dalej, nie było mnie po prostu na takie rzeczy stać. Wiadomo, filmy Arnolda, filmy, nie wiem, Van Damme'a, Stallone'ego, no to się oglądało za dzieciaka po 10 razy jeden. No i co? No i człowiek chciał jakoś tam fajnie wyglądać, mieć siłę, być po prostu tak ci, na których się patrzyło. Ale wtedy sobie coś upierdzieliłem do głowy, że ja bym chciał właśnie robić coś takiego, być takim strongmanem. To było wtedy na topie, leciało w telewizji. I kiedyś sobie tak ubzdurałem, a będę to robił. No ale wiadomo, no, do strongmana długa droga, miałem 20 lat, pierwsze swoje jakieś tam próby siłowe to były w wyciskaniu na klatkę. Pojechałem, pamiętam, pierwsze zawody tutaj u nas w Głownie przy wadze 92 z kawałkiem, 160 kilo wycisnąłem, no to byłem drugi w Głownie. Wtedy na tamten czas chłopak, który wygrał, wycisnął chyba 170 jakoś, tak? Wygrałem puszkę kreatyny. A mówię, a no to zjem tą kreatynę. No i tak się zaczęło jakoś tam. No później następne jakieś tam chyba w 2003 czy 2004 roku już, nie, przepraszam, w 2002 roku pojechałem do Łodzi na Mistrzostwa Województwa. No bo tutaj w Głowie to były zawody jakieś tam głowieńskie. Na Mistrzostwa Województwa. No i tak nas trochę potraktowano, powiem szczerze, że a to przyjechały takie leszcze z Głowna, to się nie nadają tu tego i tak dalej, nie? No i wycisnąłem, ile tam, chyba 180 kilo, pierwsze podejście, czy 170.
drugie 190 i już był zgniot. No i tak zostałem, tam chłopaki wyciskali po 210. No i później jeszcze były zawody, chodziłem do Łowicza do kolegium nauczycielskiego, później na Uniwerek Łódzki. Były zawody na Politechnice Łódzkiej w wyciskaniu na klatę, też pojechałem, no to też tak, gdzie on tam się nadaje i tak dalej, tam też jakieś drobne jakieś tam nadciągnięcie miałem, 170 kilo, dobra. Później przyszedł rok 2004, ja mówię, poczekajcie, ja wam pokażę, nie? No i pojechałem też na te zawody w wyciskaniu i ci chłopacy jak tam wyciskali 210, tak oni dalej 210 wyciskali. A ja pierwsze podejście zadysponowałem 220. I skończyłem na 230 wyciskanie. To był chyba maj albo czerwiec, 2003 rok. I w 2003 roku to znaczy nie ja osobiście poznałem, tylko mój kolega Krzysiek Kaźmierczak, który jest kulturystą, pojechał do Rowów, tam były jakieś zawody kulturystyczne czy coś, tam pamiętam, startował Marek Olejniczak i z Markiem przyjechał taki Darek Szymczak, Tomek Agresiv, no to już Tomka no to kojarzą. I no i ten, zaczęli tam gadać, no i mówią, słuchajcie, u nas jest w Górnie taki chłopak, no tu strongman i tak dalej, i tak dalej. No to przywieź go do Gniezna do nas. No pojechałem do Gniezna, tam poznałem Artura Walczaka, zrobiłem pierwszy trening, no to oni tak myśleli, że ja tak pojadę, przyjedzie taki łepek jakiś, coś tam może coś dźwignie, może nie dźwignie, a ja pojechałem, tu zrobiłem, to zrobiłem. No nie, wiadomo, tam nie robiłem cudów, wianków, no ale coś tam zrobiłem, no. Nie wiem, na przykład stałem z walizkami 120 kg i przeszedłem 5 metrów, gdzie tak na pierwszy strzał, no to chyba coś w tym było, no. No ja mówię, dobra, no to przyjedź jeszcze raz na trening. No to pojeździłem do nich tam kilka razy na te treningi. Trochę się tam od Artura nauczyłem. Pokazał mi, a to technicznie jak oponę przerzucać, a to jak z tymi walizkami biegać, co jak robić, jak kulę podnosić, że do tej opony czy do kul to nie tak, że zawodnik wychodzi, tylko że jest specjalistyczny klej. Ja też o tym nie miałem pojęcia, nie wiedziałem. No i zaproponowali mi udział w zawodach Mistrzostwa Polski do lat 23 w Bydgoszczy. To było wrzesień albo październik 2004 roku. Oczywiście się zgodziłem, pojechałem. No i tak przyjechał na te zawody Jarek Dymek, który je sędziował. Ja mówię, wow, Jarek jest, ja pierdykam. W ogóle zdjęcie z nim zrobić, łapę pionę przybić, to już dla mnie było... To już chyba ważniejsze było niż wygranie tych zawodów, sukces tam, że ja poznałem takiego gościa, że w ogóle koło niego stałem. Były dwie konkurencje eliminacyjne, był JOK i były walizki. No i stoimy tam, grupa 16 chłopaków, tylko ósemka wchodziła do finału. Grupa 16 chłopaków stoi, no i tam jeden mówi, ja na zawodach międzynarodowych, bo tam Jarek ustalał ciężary. Panowie, jakie chcecie ciężary i tak dalej. Ja nie znałem nikogo, się nie odzywałem, nic. Nie wiedziałem, jakie ciężary nawet, żeby były dobre dla mnie. No teraz to bym powiedział, jak największe. A wtedy, no to nie miałem bladego pojęcia, na co kogo stać, tak? No i jeden stoi i mówi tak, ja po zawodach międzynarodowych, ja byłem tu za granicą, ja z tym startowałem i z tamtym. A ja mówię tak, ten na zawodach międzynarodowych, ten był za granicą, ten coś robił, co ja to kurde robię. No ale później wyszło, że w eliminacjach byłem chyba drugi czy trzeci jakoś tak. No i finał, pierwsza konkurencja, uchwyt Herkulesa byłem drugi, w zegarze chyba byłem drugi albo trzeci. Później belka wygrałem, przewracanie opony wygrałem, walizki wygrałem, na koniec tir też wygrałem, wygrałem całe zawody. No i oczywiście tam gadka. Pogadałem z Jarkiem Dymkiem. No i powiedziałem, że interesowałyby mnie jakieś tam starty dalej, oczywiście co tu robić i tak dalej. Powiedział mi, że będą eliminacje w przyszłym roku do strongmanów, że mnie zaprasza, że bardzo chętnie by mnie tam widział i tak dalej, i tak dalej. Ale no, przyleciałem z tych zawodów, wiadomo, trzeba było wrócić do szkoły, studiowałem wtedy pedagogikę. Wychowanie fizyczne i były zawody w wyciskaniu. Więc znowu chłopaki przyjechali, Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, chłopaki przyjechali. A no, to tamto, ile dzisiaj wyciśniesz? 230, 240. No ja pierwsze podejście 250. No i wtedy chyba rekord województwa zrobiłem 265 kg w wieku 23 lat. I to były już jakieś tam moje ostatnie zawody w wyciskaniu. Później zająłem się, już w głowie miałem tylko to, żeby być tym strongmanem, tak? Jeszcze mogę tylko powiedzieć, że w międzyczasie był tam jakiś kiedyś bardzo krótki epizod w siłowaniu na rękę.
gdzie byłem mistrzem województwa łódzkiego w siłowaniu na rękę, pojechałem na Mistrzostwa Polski w siłowaniu na rękę, bez przygotowań żadnych, bez niczego, przy wadze chyba 103 kilo czy 104 byłem w Polsce, siódmy wtedy. Później już nie siłowałem na ręce, w głowie miałem tylko strongmana. No i przyszedł rok 2005, styczeń albo luty jakoś tak. Gdzie w Łodzi zawsze, to znaczy zawsze, wtedy Mariusz Pudzianowski robił pojedynek gigantów, jako pierwszy. Pierwszy pojedynek gigantów wtedy, to był robiony w Łodzi. No to co, no to ja to nawet nie wiedziałem, to znaczy wiedziałem o tych zawodach, no ale no mówię, a no co, sam pojadę, nie mam kasy na bilet, ani nic. I kumpel zrezygnował. I mówi, masz Kaczor bilet, mówi, chcesz to, jedź tu z tym, z tamtym. Ja mówię, no nie mam taka, ale wtedy taki Jacek pomagał mi z Głowna, za co mu serdecznie dziękuję, w sprawach suplementacji, w sprawach jakiegoś tam jedzenia. Wiadomo, no nie chodzi o chleb, ale o mięso, piersi z kurczaka, takie rzeczy. No i on mówi, jedź, ja ci za ten bilet, mówi, się nie martw o bilet. Nie? Mówię, dobra, nie ma sprawy, dzięki. Pojechałem, no i spotkałem tam właśnie tych chłopaków z Gniezna. No i mówią, chodź, pójdziesz tam z nami, mówi, do Jarka Dymka, pogadamy chwilę, nie? No mówię, kurde, no jak nie pójdę, no przecież pewnie, że pójdę, nie? Czemu nie? No i był Jarek Dymek, był Mariusz wtedy, no Mariusza nie znałem. Mariusz tak przychodzi koło mnie, mówię, Mariusz, czy jest taka możliwość, mówię, no bo niedługo będą eliminacje, tak, do strongmanów, czy jest jakaś możliwość, żebym przyjechał do ciebie, mieszkam blisko ciebie. Ja wtedy nie myślałem nawet o treningu z nim, tylko żeby mi coś podpowiedział, jak trenować, co robić, co w sprawach suplementacji. No wiadomo, no Mariusz był wtedy mistrzem świata. Uważam, że do tej pory jedyny strongman, znaczy nie uważam, tylko jako jedyny strongman, który wygrał pięć tytułów mistrza świata. No na tamtą chwilę najlepszy i mówi, słuchaj. Tu leży belka, 150 kilo czy 155 ważyła, mówi podnieś. No to co, no ja miałem kurtkę, sweter, rozebrałem się, rozgrzałem, bach, podniosłem, nie? Mówi, dobra, zapisz sobie mój numer telefonu, nie? No i zapisałem, później go tam męczyłem, chyba z tydzień albo ze dwa, aż w końcu się z nim spotkałem. No i mówi, słuchaj, ja teraz lecę do Stanów, przylecę tam za tydzień czy za dwa, przyjedziesz do mnie na trening, będziemy trenować. No i faktycznie, no i tak się zaczęło. Treningi u niego, jeździłem do niego codziennie na treningi tam do Białej Rawskiej. I na eliminacjach w 2005 roku, nie pamiętam na ilu, 40, 50, może 60, nie pamiętam na ilu, byłem trzeci, wygrał Seba Wenta, Sławek Orzeł drugi, ja byłem trzeci, byłem w Pucharze Polski Warka Strongman 2005, z czego byłem niezmiernie szczęśliwy, marzenia się spełniły, byłem w TVN-ie, na tamte czasy to było dla mnie... wielkie wow, tak, że ja, chłopak tu z takiej dziury, znaczy z dziury, no z małego miasteczka, upierdzielił sobie w głowie, że będzie strongmanem i nagle jest w tym Pucharze Polski, tak. No i co, no, dostałem te ciuchy, tak, z tymi napisami strong, tak, no to chodziłem w nich jak w garniturze po domu. No i od tamtej pory zaczęły się starty, później pierwszy start Puchar Polski Mysłowice, drugie miejsce. Później był Puchar Polski w Warszawa, czwarte miejsce. Puchar Polski w Rewalu, tam mi trochę nie poszło, piąte miejsce. Puchar Polski północ-południe, drużynowy. Nie pamiętam, czy myśmy wygrali, czy przegrali. Chyba przegraliśmy z północą. Później było Mistrzostwa Polski, moje pierwsze Mistrzostwa Polski Strongman. Znaczy już takie normalne, oficjalne. Nie żadne do lat 23 czy coś. No to już chyba tam byłem piąty na 10 jakoś tak. No i co, 2000, to był 2005 rok, 2006 rok, no to wiadomo, tam jedna impreza telewizyjna, tylko tam z tą Warką Strong coś tam się posypało. I to było szereg innych imprez. Mogę się pochwalić tylko, że w 2006 roku pierwszy raz wygrałem z Jarkiem Dymkiem zawody w Świdniku. Ja byłem pierwszy, Jarek drugi, Sławek Toczek trzeci. Gdzie no, mogę się pochwalić tym, bo w 2006 roku no, ci ludzie lecieli na Mistrzostwa Świata, a no ja tutaj sobie z nimi dawałem radę. No. Nikt o tym może nie wie, czy nie wiedział, no bo nie było telewizji, nie było wokół tego jakoś tam medialnego szumu, to tylko ci, którzy się znali, byli w temacie, o tym wiedzieli. 2007 rok, reaktywacja Strongmana przez Mariusza i Jarka.
no może tak, nie wiem czy przez nich, no mówię przez nich dwóch, no bo oni tam tym dowodzili wszystkim. Były już imprezy telewizyjne, tak, były nowe eliminacje, no my jako stara ekipa i finaliści Mistrzostw Polski z 2006 roku mieliśmy zagwarantowany ten start. No i co, w 2007 roku pierwsze zawody Grodzisk, Mazowiecki, drugie miejsce, później byłem, nie pamiętam, w Radomiu chyba drugi. No i mówię, siódmy, reaktywacja Strongmana, były szereg zawodów, ósmy tak samo. W ósmym przyszło kilku nowych zawodników. Fajna taka anegdota, przyjechał taki Sebastian Kurek, wtedy ksywa Szczypior, on tam ważył ze 110 kilo, z 15, nie miał uścisku w rękach, pamiętam zawody w Bogatyni. No i miała być jakaś konkurencja, worki plus taczki, a Mariusz zrobił taczki plus walizki po 175 kilo, 10 metrów. No i ten biedny Sebastianek przychodzi do Mariusza i mówi tak: Mariusz, ale miały być worki i taczki, a tu są walizki. A Mariusz tak patrzy na niego, no przesą, worki już w taczce leżą. No co, no to ósmy rok, w ósmym roku no to trzeci na Mistrzostwach Polski, w dziewiątym roku ten pojedynek gigantów, który mówi od wszystkiego, wszystko się od tego wszystko zaczęło, gdzie poznałem Mariusza, no to w dziewiątym roku wygrałem ten pojedynek gigantów. Mistrzostwa Polski, w dziewiątym roku byłem trzeci, no i w dziewiątym roku muszę powiedzieć, że zostałem zaproszony na pierwsze zawody za granicą. Moje pierwsze zawody za granicą to była Moskwa, pierwszy lot samolotem, to wtedy poleciałem z Mariuszem, zerwałem wszystkie odciski z dłoni, tam byłem drugi, tak plasowałem się drugi i piąta konkurencja, wszystkie odciski z dłoni spadły. No i spadłem ogólnie po ostatniej konkurencji po kulach na piąte miejsce, ale jak na mój pierwszy start, tam byłem zadowolony. Później były Mistrzostwa Europy w wyciskaniu belki. W 2008 też byłem na Mistrzostwach Świata w wyciskaniu belki, byłem piąty. To były na Litwie, a tutaj mówię pierwszy taki wylot już samolotem. W 2009 roku już byłem drugi na tych mistrzostwach w belce. W 2009 też taka fajna anegdota. Pamiętam, jadę sobie do kina. Mariusz wtedy już wiedział, że przechodzi na sporty walki. I dzwoni do mnie i mówi tak: siema, jak tam młody, czujesz się siłowo? A ja dobrze, a co tam? No to do Los Angeles polecisz. A ja tak w pierwszym momencie, fajnie, zajebiście, no nie? A później tak pojechałem do domu i mówię tak: kurwa, sam do Los Angeles? Ja ani be, mówię, jak to będzie? Mówię, co to będzie? No ale dobra, jakoś tam dałem radę, jak coś nie wiedziałem, dzwoniłem do Polski, do Mariusza, dawałem klientce telefon, tu odzwaniał, mi mówił, co robić, byłem piąty wtedy w Los Angeles. Pamiętam, że rachunek telefoniczny przyszedł większy niż sama wygrana na zawodach, ale byłem i tak szczęśliwy, że załapałem się do tej pierwszej piątki, bo pierwsza piątka na Super Serii miała kwalifikacje od razu na następne zawody. Na następne zawody były w Göteborgu, gdzie uplasowałem się na czwartym miejscu. No i to było takie fajne podsumowanie tego 2009 roku. W 2010 roku troszkę tam było mniej tych startów, aczkolwiek za granicą coś tam miałem. W 2011 roku to samo. Pierwszy raz na Mistrzostwach Świata, wtedy wygrałem pierwszy raz Giants Live w 2011 roku. Na Mistrzostwa Świata poleciłem, no wiadomo, płaci się frycowe. Z Mateuszem Baronem polecieliśmy na Mistrzostwa Świata, płaci się frycowe. No, dużo nie wiedzieliśmy. No, jak się pierwszy raz gdzieś leci i się czegoś nie wie, no to się po prostu płaci tak zwane fryzowe. No i zapłaciliśmy. No i przychodzi rok 2012, gdzie też wygrałem Giants Live, pierwszy start w Champions League, byłem trzeci. Przegrałem wtedy z Zydrunasem i z Miszą Koklajewem. Na Mistrzostwach Świata plasuje się w finale na szóstym miejscu. Później ciąg dalszy, jakby tak, marzenia się spełniają. Jeden z etapów Champions League to był Arnold w Madrycie. No i wiadomo, Marcel zaprosił mnie na etap Champions League, a to były zawody Arnolda. No i była tam naprawdę cała kapela, która była na Mistrzostwach Świata. Był Zydrunas, był Lalas, który wygrał Mistrzostwa Świata. Lalas, który był drugi. Thor, który był czwarty, Mike Jenkins, który był piąty, Caron, Katona, którzy też byli w pierwszej dziesiątce, brakowało chyba tylko Briana Shawa, Mike Berg, Misza Koklajew. No i co? No i na tych zawodach zajmuję drugie miejsce. No to już w ogóle było dla mnie szok. Pierwszy raz poznałem Arnolda, uścisnąłem mu dłoń. No w ogóle wrażenia, no nie liczyło się już nic, żadna wygrana, tylko tyle, że ja tam byłem. No i później podchodzi do mnie właśnie organizatorka Arnoldów i mówi, że Krzysztof, jesteś
zaproszony do Ohio. Ja mówię, wow, no to już w ogóle marzenia się spełniły, nie? No i jeszcze byłem w finale Champions League trzeci w 2012 roku, no i przechodzimy do roku 2013. To był chyba taki rok, gdzie zanotowałem ponad 20 startów, coś około 25 startów, gdzie tylko na pudle nie byłem w 2013 na Mistrzostwach Świata przez kontuzję, której nabawiłem się w Chinach. Łydka no, nie wytrzymała. Jakieś tam włókna poszły, na szczęście nic się nie porwało, no, ale nie dało się biegać. I na Arnoldzie, gdzie byłem czwarty. Reszta zawodów, wszystko na pudle, także naprawdę ten rok był takim rokiem jakichś tam sukcesów i tak dalej. 2014 rok, zaczynamy Arnoldem i zaczynamy kontuzją. Belka o wadze 205 kilo. Pierwsze powtórzenie ok, drugie powtórzenie coś tam nie poszło, poprawiam drugie powtórzenie, staram się wycisnąć nad głowę i puf, cały tricep się rozerwał. Zakończyło się tak, teraz jest nowy. Ale co, działa wszystko, powrót do treningów, no wiadomo, trochę w głowie się działo, czy ja wrócę do tego dźwigania, czy takie chwile zwątpienia były, czy wrócę do tego dźwigania, jak to będzie, jak ta ręka będzie sprawna i tak dalej, ale wszystko jest ok. Pozdrawiam Magdę, rehabilitantkę, która lekarzy, oczywiście, którzy przywrócili mi rękę do zdrowia. No i co, no. Wracamy do dźwigania, kolejna Champions League, kolejne etapy, cztery zwycięstwa z rzędu, finał. W finale plasuje się na trzecim miejscu, zaraz za Edim Hallem i Haftorem Bjornsonem. Przechodzimy do roku 2015, którego zaczynamy Arnoldem w Australii, drugim miejscem, później Arnold w Rio. A i muszę powiedzieć, że odnośnie roku 2015 dostałem zaproszenie na Kubek Tytanów do Petersburga, ale no niestety był w tym samym czasie co Arnold w Rio, no i no, nie skorzystałem. W Rio drugi, gdzie pokonałem samego Zydrunasa Savickasa, w Australii pokonałem Ediego Halla, wiadomo, no Champions League, w 2015 roku wygrywam całą Champions League. Co tam jeszcze? 2016 rok. Znowu otwieramy Arnoldem w Australii, drugie miejsce. I w 2016 roku to było takie, były bardzo ciężkie zawody w Australii. Szczególnie drugi dzień, gdzie zaczynaliśmy aksle martwym ciągiem na maksa, później belka na maksa i hantel na maksa. No i muszę powiedzieć, że wtedy ustanowiłem swój życiowy rekord na zawodach i rekord polski w belce 217,5 kg, tyle samo co z drugiego stawiska zrobiłem. I plasuje się na drugim miejscu. Zaraz za Zydrunasem, później Arnold w Rio, przegrałem jednym punktem z Zydrunasem, później zawody na FIBO, no i przygotowywałem się do zawodów Arnold Classic w Afryce, gdzie miałem pierwszy raz polecieć, no ale no niestety wypadek na siłowni, spadłem z ławki, złamałem kość, operacja, musieli skręcić na śruby, no i troszkę trzeba było odczekać to, bo już powiem wam szczerze, że dramat. Urwanie mięśnia przy złamanym albo rozerwanej kości to jest nic. To jest nic. Powrót do treningów po około 2,5-3 miesiącach. Pierwsze zawody Arnold Classic Europa już w Barcelonie, nie w Madrycie. Trzecie miejsce. I dalej Champions League. Wtedy byłem drugi w klasyfikacji ogólnej. Drugie miejsce w finale i drugi w klasyfikacji ogólnej. Co jeszcze? 2017 rok. Zaczynamy od Arnolda. No i co na Arnoldzie? Puf, rwiemy biceps. Także mówię, do tych Arnoldów w Stanach trochę pecha takiego miałem. Operacja,
około 2 miesięcy rehabilitacji, no i wracamy do treningów. Znowu walka w Champions League, walka w zawodach tutaj w Polsce. I na finał w Meksyku chyba przystąpiłem w Pucharze Świata z 4. miejsca. Pierwsza konkurencja, naderwany dwugłowy nogi. No później wiadomo, no nie wycofałem się, robiłem co mogłem, skończyłem chyba na 6. miejscu. I mówię, ach, ciężki rok, ale okej. Przechodzimy do 2018, czyli zeszłego roku. Wygrana w Norwegii, wygrana na FIBO. Na Arnoldzie w Barcelonie 3. miejsce z takich konkretniejszych zawodów. I co? No i starty tutaj w Pucharach Polski już, no, które też tam coś tam się udało wygrać. W tym roku byłem w Norwegii, w tym roku byłem na Pucharze Polski, który wygrałem. Teraz przygotowuję się na Puchar Świata w FIBO. No i zobaczymy, jak to będzie. Bez względu na to, czy ktoś powie, że jestem głupi, czy nie, bo już coś mi się stało, to i tak będę to robił, bo to kocham. No. To jest po prostu pasja, tego nikt pewnie ze mnie nie wybije i będę to robił, może nie na takim poziomie, jakim robię, ale będę trenował na pewno do końca życia.